Dobra, dysk jest już złożony. Zaraz go wsunę w zatokę. Tam mamy zatokę na ten dysk. Słuchajcie, siedzi. Sorry, że włączyłem doświetlanie sobie. Komputer potwierdził, że wszystko działa. Linux się ładuje. Dysk pracuje. Patrzcie się na to. Kto jest ten dysk graciarnia? Proszę bardzo, po czyszczeniu szybko się uruchamia bez problemu. A teraz sobie wykonamy test dysku. To jest ten. I teraz sobie na nim wykonamy test partycji. Poczekajcie, test wydajności dysku i sprawdzimy. A to jest ostatni test, trwał tyle i to była taka prędkość. Zrobimy test na nowo. Nic nie będę zmieniał. Jedziemy. A trzeba potwierdzić tylko hasłem. I jedziemy. Jak ja lubię grzebać się w takich starych sprzętach. Bym powiedział szczerze, że mi się wydaje, że jakby się poprawiła wydajność po tym czyszczeniu. Widzicie, dysk pracuje. Prawie 60 megabitów na sekundę, więc uważam, że się poprawiło. Poprawiła się nieznacznie wydajność. Przypominam, że bazujemy tutaj na interfejsie IDE ATA, czyli taśmy, złącza szerokie do dysków, jak kiedyś stosowano, zresztą na poprzednim nagraniu widzicie. Te dyski nie wyciągały może dużo. Aż się test zakończy. No, według tego, co mi się wydaje, się poprawiło. Średnia prędkość dostępu 18, a było 16, więc się poprawiła po czyszczeniu. Proszę bardzo, to są wyniki końcowe. Dobra. To mamy zakończone. Zrobimy test wydajności partycji. 50 megabitów, o, to jest ten wydajności partycji, tam to było wydajności dysku, a zrobimy teraz wydajności partycji.
No i idzie. Jak tam dysk się spisuje? Pracuje. Do tych stacji dokujących, do tych dysków były takie klucze i się przekręcały i drania się unieruchamiało na amen. Ale ja nie posiadam takiego klucza. Ja uważam, że jest zajebiście. Bo ogólnie ten dysk chciałem wyczyścić i sprawdzić, jak on się będzie zachowywał już po oczyszczeniu, a dzisiaj miałem idealną okazję. No, nie powiem, że jest hukowo. Powiem szczerze, że nawet to idzie. Kiedyś były takie całe klastry. Zamiast czterech napędów w obudowę wkładałeś taki jeden klaster z zatokami na dyski właśnie tego typu. Podłączałeś dwie taśmy pod ten klaster i miałeś wszystkie dyski w zatoce zamiast CD-ROMów. Było to jakiś czas na rynku, a potem zniknęło. No, ja uważam, że się średni czas dostępu poprawił. O 2 punkty, ale się poprawił. Tak to wygląda. No dobra, i to kończymy, bo wszystko się udało, dysk działa jak należy. Tu ja mogę jeszcze zrobić testy smart. Ale to robiliśmy ostatnio, więc wiem, że dysk jest sprawny. Więc no, po prostu niech sobie działa. I tyle. Trzymajcie się.